Zapraszam do zabrania głosu pana posła Krystiana Kłuczaka z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, szanowni państwo, powtórzę to, co już kiedyś powiedziałem, mianowicie czym jest dla mnie PiS. PiS jest jak nowotwór, jak raczysko, które toczyło nasz kraj, które dewastowało każdy obszar życia naszego państwa, szczególnie jeśli chodzi o politykę społeczną. To właśnie PiS odebrał ludziom nadzieję, nadzieję na posiadanie dzieci. A dlaczego to zrobił? Dlatego, że PiS dzieli ludzi na tych lepszych i gorszych, na tych swoich i tych drugich, na którym im w ogóle nie zależy i dla których ich cierpienie nie ma znaczenia. Co zrobił PiS? Nie pozwolił na narodziny dziecka, ale wiecie, na co się zgodził? Na wzrost liczby podejmowanych prób samobójczych. Na wzrost liczby podejmowanych działań, które pozwoliły na niszczenie naszego państwa. To właśnie PiS pozwolił na wzrost liczby zgwałceń dziewcząt do 16 roku życia. To właśnie PiS sprawił, że to my, obywatele, musieliśmy zadbać o to, aby dziewczęta w szkołach miały dostęp do materiałów, do higieny osobistej. To właśnie PiS sprawił, że te dziewczęta czuły się wykluczone i mówimy o wykluczeniu menstruacyjnym, które je dotykało. To właśnie PiS sprawił, że musieliśmy wziąć odpowiedzialność za to wszystko my, samorządowcy. We Włocławku w 2021 roku wdrożyliśmy program polityki społecznej. Program polityki zdrowotnej, który miał przeciwdziałać skutkom niepłodności. Poradziliśmy sobie tak jak i ze wszystkimi rzeczami, które na nas scedowano. Dlatego chciałbym, kiedy mówimy o odpowiedzialności i o tym, że będziemy wyciągać konsekwencje, chciałbym, abyśmy każde dziecko, które nie uzyskało pomocy ze strony państwa i podjęło próbę samobójczą, żeby za każde dziecko, które zdecydowało się na odebranie sobie życia, żeby za każde dziecko, które cierpiało, żeby za to wszystko odpowiedział PiS. I za to wszystko chciałbym, abyśmy ich rozliczyli. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Zapraszam do zabrania głosu pana posła Mirosława Suchonia z Klubu Parlamentarnego Polska 2053.